Hej, cześć, siemano wam wszystkim z tej strony Amok i zapraszam was na kolejny odcinek. Zagrajmy w Grand Theft Auto 5. Jak widzicie, dostaliśmy SMS-a od Jimmy'ego, ale ja w tym momencie udaję się na miejsce przejęcia naszego śmigłowca. Musimy do niego pojechać i musimy go przejąć. Jak widzicie, ten śmigłowiec znajduje się... O, ja muszę wycofać. Ten śmigłowiec znajduje się na lotnisku wojskowym, więc będzie problem na pewno. Więc... O, Lamar, mamy kontakt do Lamar. Czemu mnie tutaj wołało skręcić, kazało skręcić? A nie, przepraszam, kazało mi tu skręcić, jaki jestem debil. Dobra. Po drodze zajedziemy sobie na pewno do jakiegoś, kurde, ammunition z shopu. Dobrze? Dobrze. Zobaczę, czy w ogóle jest jakiś na mapie. Okej. Jest jakiś ammunition shop na mapie? Muszę pojechać tędy. Dobra, zajedziemy sobie do ammunition shopu, nakupimy sobie jakiś... Szafie, miałem ci przypomnieć o zgarnięciu helikoptera z Fortu Cudo, nie zapomniałeś o tym? Już właśnie tam jadę, ty, jadę tam właśnie. Tylko jadę sobie zrobić małe zapasy, bo Fort Zancudo to jest raczej fort wojskowy, więc tam będzie tyle policji, że my chyba nie damy tam rady przeżyć 5 minut bez uzbrojenia odpowiedniego. Ale pojedziemy sobie właśnie dlatego do amunicji. Kupimy sobie amunicji, a nie pojedziemy do amunicji. Jak można pojechać do amunicji? Pojedziemy sobie nakupić amunicji i dopiero wtedy weźmiemy się za wyjazd tam. Będę trzeba przygotować. O, jaki tricks! Nie będę się przebierał, nie będę brał jakichś wozów innych, tylko po prostu tym wozem pojadę. Gdzie ukradniemy, przewiduję czas ukradnięcia helikoptera. Wiesz, na więcej czasu nie mam na nagranie, dlatego to nagranie będzie 15-20 minutowe. Wprowadziliśmy do oferty pistolet bojowy. Nowa broń jest dostępna w szerokiej gamie kolorów. Czemu ja strzelam? Już ich wystraszyłem. Chciałem tylko sprawdzić, czy mogę zmienić sobie broń podczas jazdy. A tutaj mam. Wow, się zagapiłem na ten, na co ja zmieniam. Pistolet, kontaktowy SMG, bomba przylepna. Bomba przylepna, to nie chcę. Okej, okay. Już dojeżdżamy do amunicji. Czy to jest amunicja? Nie, ta amunicja jest tam dalej. Tutaj? Ka jest ta amunicja? Chyba tutaj. Ja oczywiście ominąłem. Tak. Guns, pisze jak byk. Mam nadzieję, że mi nikt auta nie zapieprzy. Tutaj nie ma tego strzelnicy. Dobra, przejrzyjmy sobie bronię. Pierwszą rzecz, co sobie kupimy, to na pewno będzie to. I pokupujemy sobie do tego naboi. Magazynek powiększony. Uchwyt, latarka. Kupimy sobie też wojskowe barwy do tego. Bo, wiecie, tak po prostu. Znaczy ja kupiłem wszystkie... ile amunicji mam? O, jak ile mam do tego amunicji? Tak samo do shotguna, latarka się przyda i naboje. Dużo kasy mamy, więc możemy spokojnie wydawać. Tutaj tak samo. Trochę nakupimy, powiększony magazynek, latarka, tłumik, czarny kolor, wszystko. Dobra. O, czekajcie, a mogę brać tam? Nie mogę. Ale jeszcze mam granatnik. Wszystko pełne. Tutaj. $48. Tutaj pewnie ten. Tu sobie nakupię trochę amunicji, może się przyda. O, 9500 kosztuje, dobra. Bo to jest nowy jakiś ten, nowy karabin. Więc dobra, zaawansowane, wojskowe barwy policyjne. Wszystko praktycznie pokupowałem, co? Tutaj. Powiększony magazynek, to wszystko pokupujemy, pokupujemy. Naboje, jeszcze trochę naboi pokupujemy. Wszystko małego shotguna, nie będę przerabiał jeszcze kałacha. Ominęłem, naboje. I wszystko. Okej, okay, zmodyfikowaliśmy broń. Jeszcze tylko kupię kamizelkę kuloodporną. Najdroższą, tak? Ten ciężki pancerz wyposażony w utwardzone panele plastyczne z przodu, tyłu i po bokach zapewnia świetną ochronę przed pociskami dużego kalibru i odłamkami. Dobra, 2500 poszło. A my właśnie jedziemy sobie. Niebieski pasek reprezentuje ilość pancerza. Pojedziemy, zaznaczymy sobie oczywiście na mapie miejsce docelowe. Chcę jechać tą trasą, żeby odblokować ją trochę. I jedziemy. Nie będę zmieniał
samochodu, chyba że ona taki, ale to dobra. Albo dobra, zmieńmy sobie samochód i tak Trevor odzyska ten swój. Ten wydaje się szybszy. Nie, czekajcie. Nie, nie kradnij, nie kradnij. Co, kogo on wyjął w tamtym momencie? Pusty samochód był, a on wyjął, animacja mu się załączyła. Weźmiemy Infernusa. A, kolesia zjechał. Dobrze. Zamiast mnie dostał koleś. Dobra, policja mnie chyba goni. Albo mnie goni. Dobra, Infernus, dobra sprawa, bo jest szybki, więc dojedziemy tam w 5 sekund. Oczywiście jak nie będzie mnie tak rzucać. Okej, okay, policja mnie goni. Super. A mnie nie znajdą. Wow. Albo mnie znajdą, nie wiem. Jedną gwiazdkę mam, więc w sumie mnie zaraz stracą, zgubią. Czy jak to można tam nazwać? Okej. Okay. Już mnie chyba gubią mnie. Oby tylko policja żadna nie jechała tędy autostradą. Właśnie. Oni tutaj zawracają. Zobaczyli mnie! Jakim kurde cudem! Chciałem się tu schować, a tu... Dobra. I tak pojedziemy już prostą drogę, to mnie zgubią. Więc mamy niedaleko do tego. Ile tam? 3 km? A, to krótko. Jak to szybko pokonuje, jedzie ponad 100 na godzinę. Może więcej. To proszę tutaj, panie władzo, zejść! A ty, debile, mnie blokują. Dobra, trochę ich zrolowałem. Co ty... Ej, skąd mam dwie gwiazdki? Przecież ja nikogo nie zastrzeliłem. Tylko kradłem samochód, ale to... To nie jest aż takie duże przestępstwo. Panie władzo. I tak jadę do waszej bazy zapierdolić wam jakiś... helikopter, ale dobra. O! Dobra, pojedziemy tędy. I tędy. Ha, ha, ha. Stroluję ich trochę. Woo! Przede mną jadą jacyś. Już mnie zgubili. Dobra, czas tędy pojechać. Nie. Tam nie chcę. Dobra, czas tutaj się schować na jakimś, kurde, poboczu. Dobra, tutaj mnie nie zobaczą. Przynajmniej mnie tutaj nie zobaczą. Może światła włączę. Na razie mnie tu nie znajdą, nie widzą mnie. Szukają mnie, szukają, ale nie mogą mnie znaleźć. Chyba je zgubiłem, dobra, zgubiłem ich. Dobra, jedziemy dalej. Oczywiście teraz bezpieczniej, bo nikt mnie nie goni. Jak dojadę na miejsce, to nic mi się nie stanie. A jak wiecie, pewnie wybrali Trevora po to, żeby leciał, bo on jest dobry w lataniu, więc... Michael to by się teraz rozwalił, a Franklin to chyba raczej nie dałby rady. Okej, ile tam jeszcze zostało? Kilometr. Spoko, to jest niedaleko. Fajne okolice zrobili. Fajnie w ogóle tą grę stworzyli, że ona taka, że ona ma taką wielką mapę. I porównując tą mapę z... O Boże, ten fort jest tutaj u góry. Do tego fortu się tam wjeżdża, dobra. To jakoś muszę objechać to, żeby znaleźć wjazd. Jak wiecie, to jest region strzeżony. Wow, tekstura się nie załadowała. Spróbuję jakoś podjechać tędy, bo tu jest droga, widzę. Tu jest droga. Może tędy podjadę. A, nie chcę spaść. Wjeżdżamy do fortu i teraz będzie ostra jaszczka. Jaszczka jazda. Dobra, przejeżdżamy, jedziemy. Pierdzielić to. Gdzie jest ten... 4 gwiazdki! Wow! Gdzie jest ten helikopter? Kurde, trochę mam przesrane. Bo ten helikopter jest dość daleko. O, jedziemy po niego, jedziemy i trzeba wsiąść i spierdzielać. Tu jest ten helikopter. Szybko, Trevor, wysiadaj. Dawaj. Dobra, czas wsiadać. I spierdzielać. Dobra, nie zastrzelą mnie, nie zastrzelą. Dawaj, Trevor, leć. Dobra.
Udało się. Zgub śmigłowiec wojskowy. Dobra, oby tylko rakiety mnie nie goniły. Czy ja się dymię? Chyba tak. Chyba trochę się dymię. Chyba bardziej niż trochę się dymię. No, bardziej niż trochę. Dobra, gubię ich chyba. Nie, ale albo raczej nie gubię. No dobra, uciekamy, ale się dymię strasznie. Chyba mnie trochę postrzelali tam na tym. Udaj się do hangaru. Gdzie ten hangar jest? Ten hangar jest, założę się pewnie, gdzieś w naszych regionach, co? Tak! Dobra, ale to sobie oblecimy jakoś tak górą. Czemu ja się kurde dymię? Dobra, abym się tylko teraz nie rozbił. Do Wade'a dzwonimy, spoko. Że trochę tym rzuca. They lost one, that's a shame. We took it, you dick. Add it to the list and I'll tell you when we got the rest of it. A on myślał, że oni go zgubili, debil. Dobra, czas teraz może troszeczkę przyspieszyć. Tu jest ogólnie rzeka jakaś, kurde, płynie. Dobra, lecimy do naszego, na nasze lotnisko. Nawet mogę kamerę zmieniać. Taka jest ładniejsza, bo jest bliższa. Debile zgubili, kurde, już helikopter. Co on myśli, że kurde, takie wojsko by zgubiło taki helikopter? Coś czuję, że raczej nie. Dobra, daleko do tego hangaru? Wiem, że lecę na prost. No może trochę zejdźmy, przyspieszę. Fajny jest ten helikopter, bo jest taki podwójny. Ale amok dałeś teraz. A jaki ma być? Potrójny? W sumie, tylko nie wiem czemu on się tak dymi. I jak lecę prosto, to on nas trochę rzuca. Dobra, widzę lotnisko. Zbliżamy się. Może trochę zejdźmy na dół. Tylko bym się teraz nie rozbił, tylko. Tylko obym się teraz nie rozbił, super, tylko. Tylko obym się teraz nie rozbił, tylko, super. Ale powiedziałem przed chwilą. Dobra, ale się zbliżamy, już lądujemy praktycznie. Praktycznie jesteśmy blisko. Ja powinienem mieć taką koszulkę. Praktycznie wykonuję wszystko, praktycznie. Tak, lotnisko. A to jest chyba nasze lotnisko już. No, jakie to ma lądownisko, tak, lądowisko. Dobra, chyba już zbliżamy się ku końcowi. Czemu ja się dymię? Tam jest jakiś helikopter, to może sobie go pożyczymy. Obróćmy go, obróćmy, obróćmy, obróćmy. Czy ja mam tym wlecieć do hangaru, czy pod hangar? Dobra, widzę znaczek. Mam wylądować w tym miejscu. Dobra, ślicznie wylądowałem. Yeah. Trochę nas ostrzelali, ale byłem upewniony, że ten śmigłowiec jest pancerny. Yeah. 100% czas misji w 3:55 się wyrobiliśmy. Jak widzicie, da się? Da się. Więc jeżeli się podobało i podobało wam się szybkie ukończenie misji z kradnięciem helikoptera z wojskowego lotniska, to dajcie kciuka w górę i nie zapomnijcie zasubskrybować, jeżeli jesteście pierwszy raz. Więc do zobaczenia. I wybaczcie, że tak krótki odcinek, ale nie wiem, co mogę jeszcze zrobić. Nie wiem, czy do zobaczenia, czekajcie. Nie wiem, czy do zobaczenia, ale... jako, że my jesteśmy trochę ubrani słabo, więc ja jeszcze nie kończę odcinka. Taki bonusik mały dorzucę dla was ode mnie. Przebierzemy się. Chociaż wiem, że cholera jasna, Trevor później zmieni ubrania, ale ciul mu w dupę. Tylko gdzie ja zaznaczyłem tam. Dobra. Ty, zaraz się rozbiję o własny, kurde, ten. Polecę tam, bo jest lepiej się lata, niż się jeździ. Chociaż to sterowanie trochę dobija. Bo nie wiem czemu, ale on jak leci, to się przechyla. Chyba zależy to od, lotnictwa, o. Wylądujemy na dachu, albo przed dachem. Dobra, chyba tutaj wyląduję. Ląduj. Aby się tylko nie rozbić. Nie, dobra, nie ląduję na dachu, bo później nie wysiądę.
Wylądujemy przed salonem. O, jak się ładnie ląduje. Wysiadaj. Okej. Okay. No jak zwykle wysiada, to kurde, wysiada w taki dziwny sposób. Tylko gdzie jest ten... tutaj jest, tak? Dobra, może Trevor schowaj broń, bo cię zaraz, kurde, ktoś zastrzeli. Czy ja mam... Ja mam spadochron. Okej. Jedno miejsce lub broń... Jedno miejsce na broń może zawierać coś tam. Okej. Przejrzeć koszulę. Może się przebierzemy w jakąś koszulę? Czy Trevor ma w głowie, kurde, kulę? Nie. Brązowa nie... No taka by była spoko, ale nie chcę. Ja chcę się bardziej odskulowo ubrać. Czekajcie, tu jest taka kamizelka. Nie mogę się w to ubrać. Tutaj mogę. O, jednak mogę bluzę ubierać. Okej. Okay. Czy to jest podróba Reeboka? Raczej... Dobra. Szara bluza po prostu. O, w takiej, mu zajebiście. Dobra, jeszcze tylko spodnie. Jeszcze tylko spodnie i buty jak są. Gdzie są spodnie? Tam są spodnie. Spodnie... Takie dresowe, bojówki. Czemu ty masz glaki? Glaki, la. To są glany. Weźmiemy mu takie jasne. Dobra. Tyle styknie. Buty. Są tu buty? Może kapelusz? Albo czapkę jakoś. Są tu buty, kurde, ale to. To jest słabo, widzę. Tu jest, kurde, nawet ta bojówka. O, są buty, spoko. Granatowe, takie, takie, szrakie, takie. Te jakie podeszwy mają, kurde, niebieskie. Okej, okay, dalej, dalej, dalej. Brązowe, takie, takie, srakie. No, nie ma za dużego wyboru. Znaczy, jest duży wybór, ale kurde. O! Zajebiste, zielone broksy. I tyle mu styknie. Ciekawe, czy mogę kupić sobie jakoś nakrycie głowy. Nie jest tu jakieś nakrycie głowy, nie widzę. Tak, wy zarabiacie kasę, to musicie mówić, że to jest dobry wybór. Dobra, ale w tym momencie ja się z wami pożegnam. Więc jeżeli się podobało, zostawcie kciuka w górę. Jeszcze pojadę tylko szybko zapisać i na razie.